Warszawy. Zwycięzca letniego Grand Prix Wisły sprzed roku. W treningach 119 i 123 metry. Jest już zielone światło, niestety cały czas ten wiatr niesprzyjający, wiejący z tyłu skoczki. Kamil stał już w powietrzu. Wylądował około czerwonej linii. W tych warunkach nie za bardzo sobie poradził. Chyba też minimalnie spóźniony ten skok na progu. Warto zwrócić uwagę, że Kamil w tym okresie treningowym pracował nad prędkością i że jest pewien postęp. Tutaj prawie 88 km na godzinę, a zatem gdzieś tak w połowie stawki. Na co zwracał też w naszym studio uwagę Adam Małysz. Jeśli prędkości Kamila stochadzą w połowie stawki, to znaczy, że jest już dobrze. 118 metrów, 28 pozycja. Dzisiaj bez rewelacji, ale pewny awans do niedzielnych zawodów. Pozostał już na liście startowej tylko jeden zawodnik, tylko jedno nazwisko.